prezes grupy Azoty, dr Wojciech Wardawski. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia RDN Mała Polska. Piękny, słoneczny, cudowny, tarnowski aczkolwiek dzień. Chłodny. Odczuł pan chłód o poranku? Nie, szybko szedłem, także nie odczułem. Nie powietrze pan. Rześkie. Bardzo piękny dzień. Niektórzy mówią arktyczne, ale około weekendu zmiana pogody ma być już bardziej wiosenniej, cieplej po prostu. Takie informacje także prezentowaliśmy z Pawłem podczas porannego przeglądu prasy. Ale my do spraw azotowych przechodzimy, panie prezesie. Poseł PiS niedawno, Michał Wojtkiewicz, w programie Słowo za Słowo prognozował zmiany personalne także na stanowisku prezesa grupy Azoty. Co pan na to? Co ja na to? Czy ja nie jestem recenzentem żadnych wypowiedzi i również wizjonerem w tym obszarze. Natomiast przechodząc do konkretów, to ja już zostałem zwolniony przed przyjściem do Tarnowa, do grupy Azoty. Wiele środowisk o niczym innym nie marzy. Można popatrzeć również na niektóre tytuły. Niektórzy dziennikarze tylko tą kwestią żyją co miesiąc, co tydzień, wręcz co dzień. To już jest jakaś obsesja. My zajmujemy się pracą, na tym się skupiamy. To słońce, które świeci, to świeci też dla tarnowskich Azotów. Wspominała pani o zimnym poranku. Ja w ubiegłym tygodniu byłem w naszej wielkiej firmie Kompo Expert, gdzie było plus 20 parę stopni. Także atmosfera również z Radą Pracowników, ze związkami zawodowymi, w ogóle z pracownikami Kompo Expert w Niemczech. Te wzajemne relacje były znakomite i to dobrze prognozuje na następny okres po inwestycji. Współpracy. Właśnie. Te inwestycje, znaczące inwestycje prowadzone przez grupę Azoty mają jednak miejsce dość daleko od Tarnowa. Właśnie wspomniana niemiecka spółka Kompo Expert, zakupiona przez grupę Azoty, czy budowa polimerów Police. Czy to są inwestycje korzystne dla Tarnowa, mimo tego, że tak daleko? To są inwestycje bardzo korzystne. Ja zauważam, rozmawiając z pracownikami i też tutaj z mieszkańcami Tarnowa, Małopolski, że brakuje tego spojrzenia szerszego. Grupa Azoty to nie są zakłady azotowe w Tarnowie sprzed iluś lat, przed integracją spółek, wielkich spółek polskich, wielkiej syntezy chemicznej. To jest wielka grupa kapitałowa, która zatrudnia przeszło 16 tysięcy osób. W pakiecie, jeżeli dodamy Kompo, no to mamy w granicach 70-80 spółek zależnych, a siedziba tej wielkiej firmy, największej polskiej firmy chemicznej, firmy, która zajmuje drugie, trzecie miejsca w Europie czy na świecie w określonych obszarach, w określonych produktach, jest tutaj w Tarnowie. Tarnów korzysta? I wszystko, Tarnów korzysta, bo przecież wszystkie decyzje, które są podejmowane, strategiczne decyzje są podejmowane przez zarząd Grupy Azoty w Tarnowie. Radę Nadzorczą Grupy Azoty w Tarnowie. Tu jest siedziba, tu są też te pożytki i muszę powiedzieć, że ta grupa, która powstała od 2011, 12, 13 rok, to przecież jest wartość dodana dla wszystkich firm działających w grupie, wielkich firm polskich, które nie muszą w okresie kryzysu borykać się z problemami i kłopotami same, tylko jesteśmy w grupie, ryzyka inaczej się rozkładają i korzyści dla Tarnowa są przeogromne. Jakie, panie prezesie? Tak po laicku i najprościej jak się da? Po laicku wystarczy zerknąć na sprawozdania finansowe, bo to przecież też... Ale nie wszyscy mają do nich dostęp. Dywidendy, kwestia możliwości finansowania, bo mamy przecież wspólne zasady finansowania, inaczej ryzyka się rozkładają, na innych warunkach można czy kredyty, czy wsparcie finansowe otrzymać. Przecież od w tych ostatnich, ja tak zerknąłem, dwóch latach, jak ja jestem w grupie Azoty, w firmie matce w Tarnowie prezesem, to przecież na inwestycje wydaliśmy prawie 2 miliardy złotych. Większość tych środków tutaj w Tarnowie. Przecież co parę miesięcy oddawaliśmy istotne instalacje. Od 2013 roku, o tym tu u pani wielokrotnie mówiłem, przecież i te ciągi nawozowe, granulacje wykonaliśmy. Wykonaliśmy przecież ogromną inwestycję poliamidy 2.
Centrum Badawczo-Rozwojowe, i tak możemy wymieniać, kwestia zagęszczania kwasu azotowego. I do tego pracownicy to widzą, i ja się dziwię, że jest takie są obawy, spostrzeżenia. Może jest to ten syndrom. Pracownicy pamiętają, jak Tarnów był sam sobie sterem i żeglarzem na morzach i oceanach. Lata koniec 90., 2000, początek 2000, kryzys, zagrożenie funkcjonowania. I też historycznie sięgnę pamięcią. W ten czas bardzo radykalny program oszczędnościowy został wprowadzony. Ograniczono wiele wydatków, wiele środowisk czuło się zagrożonych. I tak sobie bilans ostatnio robiłem z panem Antonim Barwaczem, ówczesnym dyrektorem, prezesem. No mamy podobne losy, bo przecież on był osobą niesamowicie atakowaną, którego dymisji oczekiwano praktycznie codziennie. Wydawano tutaj w Tarnowie specjalnie gazety, żeby go szkalować i obrażać. I warto sięgnąć i wyciągnąć wnioski z historii, że tak analizując, to chyba we dwoje takie emocje w wielu środowiskach dotkniętych normalnymi, porządnymi zmianami wywołuje. Panie prezesie, co będzie bardziej intratną inwestycją dla Tarnowa, także dla Tarnowa? No właśnie, zakup niemieckiej spółki Compo Expert czy polimery Police? Wszystko, z biznesowego bo te punktu decyzje widzenia są przemyślane, i też zakup Compo Expert jest bardzo istotną inwestycją, bo Compo Expert to jest to wielka firma, która specjalizuje się w nawozach właśnie specjalistycznych, których Grupa Azoty nie wytwarzała i nie wytwarza poza Compo Expert. Jest to okazja, żeby rozwiązania technologiczne przenieść do produkcji masowej. Otoczkowanie, różne inne elementy, tu nie chcę wchodzić. Również szansa poznania i wejścia w stworzony przez Compo Expert system dystrybucji w 100 krajach, gdzie on jest rozbudowany, funkcjonuje na specjalistycznym rynku, i mam nadzieję, że te doświadczenia w zakresie nawozów specjalistycznych będziemy mogli przenieść na rynek polski, bo przecież Polska stała się wielkim producentem jabłek, pomidorów, jagodowych różnych owoców, a udział Grupy Azoty, bo nie mamy takich produktów, jest prawie zerowy, i Compo Expert na rynku polskim też jako firma z niewielkim udziałem była obecna. I kolejne pytanie, panie prezesie. Grupa Azoty od lat bardzo mocno znana jako także sponsor po prostu różnych dziedzin życia, czy to sportu, czy kultury, czy działań społecznych, będą pieniądze na różne działania społeczne w tak, regionie tarnowskim, kulturalne były, i sportowe? Tak, one były, są i będą. My jakie podawaliśmy w stanie powiedzieć poprzednio o ogromnych środkach, które Grupa Azoty na oddziaływanie na otoczenie przekazywała, i te tradycyjne działania są podtrzymywane. To, co jest bardzo, czy wzbudza zainteresowanie kibiców, to finansowanie sportu. W najbliższą niedzielę rusza Liga Żużlowa i my podpisaliśmy umowę, mimo że klub ma różne trudności, ma warunkową licencję, to my się nie wycofaliśmy, wspomagamy, również obserwujemy, i dzisiaj wszyscy będziemy trzymali kciuki za sukces siatkarek, bo to dzisiaj jest ten decydujący mecz o wejściu do finału. Również piłkarze ręczni przynoszą nam dużo satysfakcji i radości. Różne mniejsze inicjatywy ważne dla społeczności, karate. Jakie to są pieniądze globalnie, panie prezesie? To są bardzo duże pieniądze, w setki tysięcy złotych, w miliony można powiedzieć, bo w sprawozdaniach też za ten rok poprzedni, to nie mogę powiedzieć, będzie w sprawozdaniach finansowych, takie sprawozdania przygotowujemy. Te środki są bardzo ogromne, ich nie ograniczamy, ich zwiększamy. Natomiast była zmiana, więcej środków, i to też sięgnę historycznie do czasów pana Barwacza, gdzie było bardzo ciężko, ale on doprowadził do tego, że były spotkania, akademie dla pracowników wszystkich, nie dla wybranej grupy. My to nasze święto, Dzień Chemika,
na które wszystkich zawsze zapraszamy. Organizujemy we wszystkich lokalizacjach i w tym roku na pewno Tarnów w Mościcach będzie się bawił i moc atrakcji zafundujemy. Też wspieramy przecież Biuro Wystaw Artystycznych. Jeżeli popatrzymy na te obrazy, które są w galerii na dworcu, to tam jest również nasz ślad. Bardzo szeroko. Ja już wielokrotnie o tym mówiłem. Ja jeszcze natomiast dopytam, panie tego, prezesie, na to mamy pieniądze i tu nie dopowiedziałem o największej inwestycji w polskim przemyśle chemicznym, Polimery Police. Ona nie jest w żaden sposób konkurencyjna, bo przecież w tworzywach ogromne kompetencje ma Tarnów i to jest kwestia wydłużenia łańcucha produktowego. Inwestycja, patrząc na model, broni się, bo wszelkie parametry są rewelacyjne. I to nie jest inwestycja, którą zaczynamy i ktoś powiedział, że my w szafie musimy mieć pieniądze zgromadzone, tylko jest prowadzona od roku 2015. Przełom nastąpił w 2017, bo poszliśmy dalej w bardzo skomplikowane produkty, czyli polipropylen. I ten model się broni. Natomiast przeciwników jest bardzo dużo, bo to narusza też pewne interesy wielkich firm konkurencyjnych. Osoby, które są rozżalone, że w kontrakcie nie wygrały tego postępowania o wybór generalnego wykonawcy. I te środki przecież mówimy o sprawozdaniu zawsze skonsolidowanym. I to skonsolidowane to jest Grupy Azoty z siedzibą w Tarnowie. Panie prezesie, ja patrzę na czas, który biegnie nieubłaganie. W związku z tym wrócę jeszcze do działań sponsoringowych i dopytam, czy wszystkie miasta będące w grupie kapitałowej dostają na sponsoring porówno? O, to jest tutaj bardzo drażliwe pytanie, bo czasami spotykam się z takimi zarzutami, że na przykład w Policach czy w Puławach jest więcej. Dlatego też o to pytam. To będziemy chcieli uporządkować, bo jest pewne zakłamanie. Trzeba rozdzielać inicjatywy i nasze zaangażowanie, które dotyczą całej grupy i są ponad daną spółkę, i to zaangażowanie lokalne. Jeżeli mówimy o lokalnym zaangażowaniu, to ono jest na tym samym poziomie i Tarnów chyba więcej wydaje niż wszystkie inne lokalizacje. W czym jest to nieporozumienie? Parę lat temu zdecydowano, w jaki zawodowy sport Grupa Azoty i w jakie dyscypliny będzie inwestowała i finansowała i wspierała. I zdecydowano, że siatkówka męska, Zaksa Kędzierzyn, siatkówka żeńska, Chemik Police, piłka nożna, Pogoń Szczecin, piłka ręczna, Azoty Puławy, żużel, Unia Tarnów. Tak podzielono. I wiadomo, że sport zawodowy rządzi się swoimi prawami, sponsoring, też skoczkowie, bardzo istotny obszar naszej działalności. Będę chciał doprowadzić, zmieniając sposób planowania na przyszły rok, żeby wydzielić te działania sponsoringowe, które dotyczą całej grupy, bo przecież ci zawodnicy, czy Pogoni Szczecin, czy Zaksy, grają z naszywką Grupy Azoty. Tam nie ma żadnych innych elementów, bo to ujednoliciliśmy i w tej chwili będę chciał to rozdzielić i w ten czas będzie można porównywać, ile na lokalne przedsięwzięcia w Tarnowie, ile w Policach, ile w Puławach czy w Kędzierzynie. Muszę powiedzieć, że tu te porównania, bo ja to sobie zrobiłem i porównałem, to Tarnów zdecydowanie przoduje. No to jeszcze jedno pytanie na koniec. Bardzo proszę, najprościej i najszybciej jak się da. Jak w praktyce na co dzień funkcjonuje Centrum Badawczo-Rozwojowe, otwarte kilka miesięcy temu? Centrum Badawczo-Rozwojowe funkcjonuje już pełną parą, bo te wszystkie pomieszczenia są zapełnione. Kadrę mamy skompletowaną. Jest szereg projektów, które realizujemy, bo Idea for Azoty, czyli można zgłaszać projekty, które analizujemy i tutaj podmioty, osoby, które mają pomysły, rozwiązania, zgłaszają się. Mamy całą ścieżkę analizy i porównań. Również ten druk 3D, o którym mówiliśmy, i różne komponenty do druku 3D, szereg, kwas humusowy. Te badania na wielu płaszczyznach się toczą, które już były prowadzone wiele, wiele lat temu. Do niektórych wracamy, które były wcześniej odłożone na półkę, wracamy do tych badań. Najważniejsze, to co jest potrzebne do badań, to dobra kadra, sprawna kadra, system zarządzania i warunki do pracy, a warunki są luksusowe. Też w ramach naszej strategii uporządkowaliśmy i właśnie te centra badawczo-rozwojowe są zlokalizowane i wymienione w naszej strategii, że ono jest w Tarnowie, w Kędzierzynie, inne są
uzupełniające. Także to jest kolejna przewaga Tarnowa i takich przykładów pozycji Tarnowa, korzystania z tego, że jesteśmy wielką grupą, jest bardzo, bardzo wiele i sądzę, że no, pracownicy, którzy są zatrudnieni, to dostrzegają i powinni również w swoim otoczeniu o tym dużo mówić i również w ten czas może te obawy czy jakieś demony, które się budziły w wypowiedzi posła Wojtkiewicza, by zniknęły, bo byłby uspokojony, że jednak Tarnów dynamicznie się rozwija. Ostatnie lata to jest przykład sukcesów Tarnowa, bo osiągamy rekordowe wyniki, o tym nikt nie mówi. Rekordowe wyniki, których Tarnów nie miał, rok 2017, wyniki no to były rekordowe i też sztuką i też pozycją firmy jest, jak sobie daje radę w okresie dekoniunktury. Jeżeli polimery, police powstaną, to również ten element ograniczania ryzyka dekoniunktury w jakimś obszarze będziemy mogli ograniczyć. Sędzie z korzyścią dla Tarnowa. W środowy poranek prezes Grupy Azoty, dr Wojciech Wardacki. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.